dzisiejszym filmie wybierzemy się do miejscowości Gołków, która położona jest niecałe 7 km na południe od Piaseczna. Wybieramy się tam, żeby pokazać cegielnie z XIX wieku. Dokonamy eksploracji obiektu, pokażemy w jakim on jest stanie. Udało się nam już dotrzeć do ściany od obiektu. Natomiast zanim dokonamy eksploracji podziemnej tego obiektu, najpierw chcielibyśmy podać kilka informacji na temat, co to właściwie było i dlaczego tak wygląda. Otóż obiekt zwany cegielnią to w rzeczywistości obudowany piec Hoffmana. Mam ze sobą taki przekrój, na którym widać, w jaki sposób cała konstrukcja się prezentuje. Ona ma zawsze owalny kształt, taki półokrągły, można powiedzieć, niczym iglo. I jest to celowy zabieg, dlatego że dzięki temu temperatura, jaka tutaj jest osiągana, a ona często nie dochodziła do 1100-1200 stopni Celsjusza, lepiej się utrzymywała w takiej konstrukcji. Więc obiekt składa się z wielu komór, w których panowały różne temperatury, w których były wypalane cegły. I na suficie nad tymi komorami były dziesiątki otworów, którymi zarówno kontrolowano tą temperaturę i mnóstwo poprzecznych wejść. W chwili, kiedy wchodzi się do cegielni, ma się wrażenie, jakby się było we wnętrzu fortu albo ewentualnie właśnie fortyfikacji XIX-wiecznych. Jest to tak zwany przedsionek, w którym też poza samym utrzymywaniem temperatury był tak zwany cuch, czyli przepływ powietrza. Mam ze sobą jeszcze jeden wykres, który pokazuje, jak taki obiekt prezentował się od góry. Tu mamy podzielone właśnie kolejno komory. Tu akurat jest 18-komorowa. Przeważnie cegielnie były 10, 12, 14, 16-komorowe. Im więcej komór, tym oczywiście inna długość elementu środkowego. I ten główny element, czyli wnętrze każdego pieca Hoffmana, miał w zależności od wielkości danej cegielni od 40 do 80 metrów długości. W dniu dzisiejszym my planujemy dostać się do samego centrum, do samego serca piecu Hoffmana, żeby pokazać, jak to wygląda od środka. Można mieć wrażenie, tak jakby się było we wnętrzu kanałów, takich jak pokazywaliśmy na naszych filmach o kanałach czy innych konstrukcjach na wzór korytarza książęcego. Także za chwilę dokonamy eksploracji podziemnej tego obiektu, pokażemy, jak to wygląda w środku. Przygotujemy do eksploracji względy bezpieczeństwa. Dokładnie, tak. Przede wszystkim. Także robimy cięcie. Dobrze, także jesteśmy gotowi, możemy ruszać. Właśnie po to jest kask. Dokładnie. Tu jesteśmy wewnątrz cegielni. Świetnie. Jest naprawdę świetnie.
Nie no, ten widok to jest naprawdę niesamowity. Tak. Wow. Jaka cisza. Proponuję przejść najpierw ten ciemny tunel. Jakbyśmy szli wnętrzem fortu. Tak. Podobna. Też jest podobna taka właśnie konstrukcja. Podobnie też jak dokonywaliśmy eksploracji podziemnej filtrów Lindleya w Warszawie, to też identycznie, tylko że tam były, no, powiedzmy, bardziej te sklepienia tak architektonicznie wykonane, tak, jakby. Wykonane. No tutaj mamy półokrągły sufit, czyli tak jakby w kanałach. Powrotem do punktu wyjścia drugą stroną. Tak, czyli tam, gdzie jest właśnie, no niestety zburzone. No, tak jak właśnie tutaj widzimy. Są zawalone tutaj, tak? Tak, zawały ziemne. Natomiast no, nie ma raczej problemu z ich pokonaniem, nie są wysokie. No, myślę, że nie. Co, Michał, próbujesz tam się dostać? Tak, ale no, nie ma ani jednej cegły. Stabilnej takiej, tak, wiem. Ja bym tam nie wchodził. Świetne miejsce, naprawdę. Już mnie to zaciekawiło. Znalazłem ciekawe wejście i chyba będzie można, ale to się niesamowicie można ubrudzić. Krzysiu, jakbyś mógł podejść. Karol zobaczył jakieś ciekawe wejście lub zejście, tu. Więc idę do niego. Tu może lepiej nie stawaj, tylko przejdź z boku. Nie, na razie nie schodzę. Dobrze. Ale
A tu jest wejście tam, mówisz? Tak, jakiś... Jest to, a tam jest z drugiej strony tam? Jest tak jakby, nie wiem, ale widziałem zejście. O, o. Zajrzałem, oczywiście tak wychylając głowę, że da się tam po prostu wejść. Są jakby tam przejścia i tam. I na lewo, i na prawo. I teraz zobaczymy. Dobrze, to przygotujmy się w takim razie. Dobrze. Tak, jest ten po lewo i prawo. Włącz mi jeszcze światło w tym. Dodatkowe. No co jest? O, okej. Okay. Dobra, masz tamtą latarkę? Mam, masz. Będzie lepsza, bo tam tak. Jest ciemno. Więc tak. Wygląda to w ten sposób, że ciągnie się tunel. Jeżeli chodzi o prawą stronę, nie widać jego końca. Jeżeli chodzi o lewą stronę, widać koniec. Natomiast po drodze jest jakaś dziura jeszcze na niższy poziom. Albo fragment po jakiejś studni. Jest tylko jeden prześwit w suficie, jeszcze jedna taka wnęka. I cóż. Postaram się zbadać najpierw ten dłuższy korytarz. Dobrze. Dobrze. Także. Na razie schodzisz, czy zostajesz? Chwilę jeszcze zostanę. Dobrze. Oceń ten idziesz do tego dłuższego, tak? Tak. Też widać jakieś zapadnienie, co robię. Jednak idę z tobą. No właśnie, też się uderzył. Widzę. Tylko wiesz co, po drodze jest otwór. Jest w nim telewizor. No, po prostu fragment chyba telewizora. Idź tak, żebyś był cały czas na, wiesz, na naprężonej. Dobrze. Wróć, gdzie byłeś? O. Dobra. I teraz zobacz, wiesz co? Bo widzę, że ten tunel prowadzi do końca. Tam jest podobna taka wnęka jak tutaj. A jeszcze dalej jest wyjście z nim. I chyba wejście jeszcze w dół, ale nie jestem pewien. No, z mojej perspektywy widzę, że jest ściana przed nami. Aha. Natomiast jest obniżenie terenu jakby właśnie w dół, więc ciekawe co to jest. Dobra, idziemy dalej. Dobrze. Ale widzę tam w stronę naszych, tak? Tak, cały czas do przodu. Staję się nie wchodzić na te studnie. Wyglądają na zasypane. Tak, tam jest jeszcze kilka metrów w dół. A poczekaj. Puszczam linę. Dobrze. Musisz to zobaczyć. O ja. Widzisz, co się dzieje? Tam jeszcze by się... Tak? Czekaj, cisza teraz. Nie. Nie.
Nie podchodź tak blisko, bo może się obsunąć. Nie wiem. To jest to rusztowanie. To jakby fragment drabiny, która się złożyła. Pytanie, czy tam w prawo coś jest? Chyba raczej nie, wiesz? No i jest tak. jeszcze tam w dół, ale to wygląda bardziej mi na wyrobisko po prostu od pieca. Jesteście? Tak. Tak, tak. Bo widzę tam, w drugim tym kominie wasze światło. O, to jest jakiś prześwit. Tak, ale parę metrów jest do tego. Tak, 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 to rzeczywiście. Tylko się przechylisz do tyłu i polecisz w kosmos. No, byłoby nieciekawie. No, jelina jest. No. Ale... Nie interesuje cię, co jest w tej wnęce na samym dole? No, powiem ci, że... Kuszące, co? Kuszące, tak. Tylko kwestia zejścia tam. Trzeba byłoby wziąć lepszy sprzęt. Ten, który mieliśmy w jaskini. No i tak to wygląda. Jak dla mnie obiekt bardzo podobny do korytarza książęcego, tylko tyle, że... Tu jest nieco wyżej i szerzej. Wyżej, tak? Wyżej i szerzej, tak. Tam na książęcym o wiele jest... To po prostu ciaśniejsze, tak? Tam się już ramionami dotyka ścian, więc tu jest, można powiedzieć, przestronnie. No i wcale nie głęboko, ale tam już jest głęboko, bo tam mamy już tak. Kilka metrów w dół. Tu jest raczej zawał, po prostu piach. Ale pytanie, co jest tam w tej dziurze? Tak. To jest dobra zagadka dla nas. A może być po prostu podstawa od pieca, od komina i po prostu... I to wszystko, i tak? Tylko cegły i nic poza. Także. Wracamy? Tak, można. Czekaj, jeszcze porobimy zdjęcia na pamiątkę. O, jest i Michał. Nie mogłem sobie odmówić. Poczekaj, bo... O kurwa, zmęczony. A tamty nie ma zdjęć. Dobrze, słucham. Jaka jest wasza decyzja odnośnie tego odcinka? Tak bez udziału straży pożarnej? No. Tak jak na PZL Wola. W moim wykonaniu. Coś takiego. Bo tam jest dalej przejście i w teorii wyjście. Bo jak byłem na dachu i byłem po drugiej stronie tego kolejnego takiego otworku, to widziałem wasze światło migające. Tam oświetlające kawałek. To nie musi być prześwit, tak? Przebicie jakieś. Według mnie jest tam pod ziemią. Tak, tylko pytanie, czy to jest tyle warte, że... A jednak jest kilka metrów w dół. Niby liny są, ale... Oj, serio. Przecież nawet mógłbyś sobie jakąś konstrukcję ułożyć, żeby chociaż nogę podeprzeć, tak? Z tych drewnianych. Tak, ale najpierw musisz jakoś zejść w całość. Zejść, ale... to fakt.
obsypuje się wszystko. Tak, wszystko wycina twarz. Się sypało na oczy i no tutaj byłoby to no ryzykowne. Na moje oko niepotrzebne ryzyko. Według mnie też. Na chwilę obecną proponuję się wycofać, chyba dajmy drugą stronę. Tak. Tak też zróbmy. Coś to wygląda jak może klatka dla kota, a może to jest obudowa z telewizora taktycznego, nie poznałem, ale chyba jednak to jest jakiś skinka. Nie chcę wystąpić w tej chwili. Byłeś na kontroli z drugiej strony? Tak, to tam jest. Wiesz, no jedna rzecz jest interesująca, opowiadaj. Jak są te kanały w ziemi, no, to jeden ma naturalny dostęp do światła dziennego. Czyli... No, wydaje mi się, że ten pierwszy. Trzeba zrobić miejsce. Jak zgasić latarkę, to zobaczcie, że tam światło dziennie wchodzi. Jest czy nie? Jest, jest, no ja widzę cały czas. To by sugerowało, że nie pod nami jest niższy poziom, tak jak tam. Czyli? Ale musi mieć jeszcze wyjście na zewnątrz w takim razie gdzieś. No to nie wiem, może być po prostu jakiś wąski prześwit. Znaczy, no, o to by chodziło. Ale że zobaczymy, już jesteśmy chyba troszeczkę pod ziemią. My jesteśmy teraz jakby na minus 1. No, a tam masz minus 2 z wyjściem na światło. Od tamtej strony. Jest dziura przede wszystkim. No jest dziura, ale dziura cały czas jest oświetlona. Już widzę to światło. Tak, ale z drugiej strony, jeżeli tu jest, niekoniecznie musi być poziom niżej. Może być taka sytuacja, że jak ta ściana się kończy, to jest po prostu odpowietrzenie tylko tam ze ściany na wiesz, zewnątrz. Tam się żaden z nas nie przyci, nawet ręki dobrze nie wsadzisz, ale no nie no, nie zobaczę tam dalej co jest. Czy na razie pójdźmy dalej, zobaczymy. Idziesz? Idę, idę. No, trzeba uważać. Tu uważam może. To może być od komina, ty. Na dole mają taki odpowiedź, to jest wentylacyjny. A tu już nie ma co się tworzyło. Nie ma na czym stanąć. Wszystkie mają na dole. Wszystkie, tak? Obsypuje się. Dobrze, że dzisiaj zabraliśmy kaski ze sobą, bo rzeczywiście można tutaj sobie guzów na głowie narobić. Tak, bo, tak jest, bo jest dość nisko. Tutaj tak, nawet jedna cegła w suficie jakby wypadała, a przynajmniej odstaje nienaturalnie. O, tam jest, widzisz, gwóźdź. Widzę. Ale taki. Nawet jest. A, nawet jest kilka mniejszych. Gdzie widzisz? Tu. Aha. Są mniejsze. A po tej stronie nie ma. Ten gwóźdź jest taki, widać od razu z innej epoki. Przynajmniej jest mocno zardzewiały, co by wskazywało, że nie jest
nie jest tutaj od wczoraj. No i też trzeba pamiętać o tym, że moim zdaniem nie dostałby on takiej dużej korozji, bo tu nie ma wilgoci, suche powietrze. Pomimo niskiej temperatury, bo mamy w końcu zimę, to jest tu suche powietrze. Tak, zdecydowanie. No i była to cegielnia, więc temperatury, jakie tutaj były, to nawet w zimie było gorąco, prawda? To na pewno. Dobrze, tu wyjdźmy na zewnątrz. Rozszczepiła się? Nie. Jest lina na szczęście. Wiecie co? Tak. Tam jest coś takiego, że jak stoimy na zboczu, na urwisku końca tego korytarza, to jestem przekonany, że tak jakby pod nami też jest jeszcze wejście. Jeszcze pod nami, tak? Taki, tak jak tu. Nie tylko to, co widzimy na wprost, ale też to, co jest pod nami, czego nie widzimy tak naprawdę, no bo nie mamy szans zobaczyć, bo stoimy na tym. Ale jestem przekonany, że jest. Moim zdaniem zejście jest tam na końcu prawej połówki. Tam? No. Na pewno. I bo tam jest taka wnęka w dół i tak wygląda, jakby się dało zejść niżej. No. W razie wyjdźmy na zewnątrz, przedyskutujmy sprawę. Dobra, idziesz pierwszy teraz? Tak, ja jestem bliżej. Tak. Uważaj na głowę. Jak to wygląda? No, tak jak w tym momencie. Zobaczymy komin. Komin wygląda zjawiskowo. To najładniejsza rzecz tutaj. Jest świetne to. Tak, tak, tak. No właśnie. I tak to wygląda.
Świetny tutaj widok jest. Ale trzeba uważać. Na te wnęki można się potknąć, nogę złamać. A tego nikt z nas by na pewno nie chciał. Tak więc tutaj już schodzimy, przejdziemy dalej w obiekt, zobaczymy co tam się znajduje. Jeszcze pójdę na chwilę do przodu. Tutaj wchodziliśmy, to i tędy też widzimy. Tu jest niesamowity, niesamowity widok. O i tak, trzeba na Krzyśka poczekać. Tak, Michał na zewnątrz. No cóż, opuszczamy obiekt. Ten fragment, tak w powiecie regionów. Tak, podobny także. Tutaj, tak. Tak. Dobrze, także. Idziemy na zewnątrz, zobaczymy co jest dalej. Przemieszczamy się dalej. Cała ściana jest pochylona i nie jest to efekt, że to się powiedzmy wali czy ze starości, tylko to jest celowo. Tak jak wspominałem chwilę wcześniej, właśnie jest to coś w rodzaju takiego sarkofagu. Tak, jakiś. Chyba, że jakiś piesek przebiegnie. Nas przegoni, tak. Będziemy się schować, żeby nie być na widoku. Nie jest wysoko, ale widok może być fajny, więc dlatego wchodzimy tutaj. Przyjmuję. Mocno wieje.
gadonikom. Się rozjechało w tym miejscu. Może i na końcu ja.